Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Dodatek do gry Gniew Druidów, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I kontynuujemy, jedziemy właśnie do kolejnego znacznika, właściwie od razu do dwóch znaczników, ale zanim to jeszcze sobie wydajmy dwa punkciki umiejętności, które dostaliśmy w poprzednim odcinku. Cyk. Tutaj i lecimy sobie tutaj lewą stroną teraz mapy. I nie wiem, czy pojedziemy teraz do tej lokacji, chyba tak, stąd albo tu pojedziemy jeszcze najpierw. Zobaczymy, bo tutaj jest dopiero miejsce do synchronizacji. W każdym razie całą mapę na południu mamy już gotową. Oprócz tutaj na met tej zbroi, ale nie jesteśmy w stanie na razie jej zebrać, bo tam trzeba kilka rzeczy jeszcze dozbierać. Maski trzeba dozbierać, żeby można było... Nie chciałem go... jakby odrzucać i przywoływać jeszcze raz. Chciałem sobie teraz skanar rzucić właściwie. A wy kurwa, co się tak czaicie? Chłopy, co się czaiły. No i dobra, mamy to. No i tak jak mówię, mamy cały dół zrobiony. Tutaj jest... oczyszczenie obozu, ale chyba pojedziemy jeszcze tutaj. Myślę, że coś tam się jeszcze nam pewnie zaraz poodkrywa dalej. Jedźmy, eksplorujmy, zwiedzajmy. Na razie nie musimy żadnych questów robić fabularnych. Tu jest 200, a tu jest 190. A pewnie to i tak jest w obszarze jednego jakby obozowiska, nie? Ja. Trochę was tu jest, kurwa. Dobra, teraz tutaj trzeba się jedną rzeczą rozejrzeć, bo możliwe, że tu będzie akt własności jakiegoś... jakiejś placówki handlowej. Więc żebyśmy tego nie przeoczyli, tam jeszcze jakiś ciut stoi. Gdyby coś takiego tu było, to by się to podświetliło już na zielono, ale wejdźmy jeszcze tutaj. No nic takiego tutaj nie widzę. Dobra. Okej, no to tutaj jedziemy, jak już ten... O, tu jest ta placówka. Może jednak tu i tu. Tu jeszcze coś mamy też, tutaj, a tutaj jest quest. Do oczyszczenia obóz i tu jest jeszcze też ciągnięcie celów. Dobra, pojedziemy tu teraz. To jest miasto. Więc powinno nam się tam, jak wejdziemy do tego miasta... Boże święty, czemu ty schodzisz po tym? Mamy zeskoczyć. Jak pojedziemy do miasta, to powinno nam się nad rzeką zrobić punkt szybkiej podróży. Tylko tu nie ma kurwa rzeki. Tak, więc nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy do tego miasta potem tam docierać. A to 400 metrów, to w którą jest stronę? A, to jest tu, dobra. Dobra, no zróbmy to, kamienie. Próba. Ołtarz, oho. Co tym razem mamy wam oddać? W podatkach złodzieje pisowskie. Kopyto jelenia, powinien mieć, to easy. To mogę oddać.
No i gitara. Jedziemy dalej. Takie ołtarze to ja mogę zawsze robić. Dobra, ciach, obrót i lecimy. Questów tych już nie biorę, zobaczymy czy będą jeszcze potrzebne. Mam nadzieję, że nie, że już tyle ich wykonałem, że wystarczy nam. Dobra, tu chyba nie są do nas źle nastawieni. Okej, są neutralnie, ale jest jeden pojazd. Tutaj jest kolejny jakiś mały skarb. Jak się dostać do tego budynku? A, okej, nieważne. Myślałem, że to w środku, a to na zewnątrz budynku jest. Jak już idę tak tą stroną, to już idźmy dalej tą stroną. O, on zginął. Pokazało, że pół HP mu zabiorę. Kurwa, znowu to. Czemu znowu to? Dobra, tu, tu, no i tu. Bo tak będziemy jechali potem dalej. Wskoczyłem. Ja pierdolę, jaka ty jesteś, Eivor, upośledzona czasem. Jak chcesz, żeby ona skoczyła, to nie skacze, ale jak... Nie ma opcji, żebym ja to dogonił. O, jednak jest opcja. No w sumie się nie spodziewałem, że to dorwę za pierwszym razem. Będąc już tak daleko od tego. Dobra, tam strażnicy strażnikami. Starczy ich pościągać, nie? Okej, mamy też klucz, najprawdopodobniej do skrzyni z tamtym tym, albo do jakiegoś przejścia.
Teraz tylko schodkami do góry. No. Tak myślałem, że do tego będzie ten klucz albo do jakichś innych jeszcze drzwi. No i co? Nakrzyczałeś i nic ci to nie dało, gościu. Tu. I tu. Jeszcze to sobie oznaczmy. A może stąd? A, tu nie pójdę, nie tepnę się, dobra. To inaczej. Pojedźmy tutaj. A, tu mogę się tepnąć, dobra. To się tutaj tepnę. Może przy okazji zrobię jakieś tam dwie rzeczy, do rozbuduję, jak się damy radę. To polecimy tu, popłyniemy albo pójdziemy tam. Tych gości zrobić. Bo tu mam tą chatę największą, rozbudowaną, najdroższą, więc może się uda coś tańszego zrobić. 140, a to... O, to mogę zostawić. No to dobra, macie magazyn jeszcze. Dobra, czyli tak, ten quest. Potem od questa odbijamy tu. Tu. I potem ten quest. Tu jest fabuła chyba, nie? To jest w ogóle rozdział pierwszy cały czas Gniewu Druidów. Ciekawe. Nie daj się zranić. Okej, bez problemu. Bez problemu. Dobra, galopuj. Szybciej. Było tam, nie? Dobra, ja chyba szybciej płynę sam. Jest do dobicia. Bo oni już leżą. Przecież ja tutaj zrobiłem najazd wtedy. Bo tu były skarby dobre do zebrania. Tak naprawdę free expik. Ale kurde, w podstawce przynajmniej się postarali, jakieś animacje były tych dobić. A teraz to... Patrzcie, czy tu jest jakaś animacja fajna. Klikasz to E, ona kłuca. Wyjmuje siekierkę z dupy. Dotyka go. I tyle, nie? Dobra, wykonane to wykonane. Możemy jechać dalej. Zasoby w plecach, gotówkach handlowych. Teoretycznie no za to dostaję dobrą rzecz, nie? Bo te zasoby, ale czy mnie to chce robić, tak szczerze mówiąc? Zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Na razie jedźmy dalej. Tu mamy jakiś kluczyk też. O kurwa.
Okej, okay. To wszystko? Tak. Czyli tu i teraz i to. Tam jest nie daje się zranić, więc też będzie łatwo do wykonania. Samotna skrzynka na uboczu. Dobra, wrócimy se tędy. Stąd przydałoby się, tak szczerze mówiąc, tu pojechać. Tak naprawdę to kończymy powoli kolejny obszar. Tu zostały 3, 4, 5 tych skarbów. No dobra, jedźmy dalej. Widzę też jeszcze jedną placówkę handlową do dobycia. Daj się zranić, okej. Okay. Ciach. Ciach. Nie ma sleeve, tylko najpierw trzeba wziąć i to przeszukać. A w ogóle zrobić najazd. We feed the raven this day. Look at this little horn. Nie ma czegoś, nie ma. Debil. Come, help me with this. No, nie widzę tutaj nigdzie tego. Nie widzę nigdzie tego do zdobycia. Dobra, teraz trzeba tutaj podejść. Nie ma sensu w tą, czyli trzeba przejść w tamtą, przepłynąć w tamtą. Dość wysoko, no ale musimy tam tak czy siak podjechać, żeby się zsynchronizować i mieć sobie jakiś punkt do teleportacji kolejny tutaj. Czemu niedostępny? Co się utopił, kurwa? Dawaj, gościu! Biegnij pod tą górę, bo mi się nie chce. Dlatego cię zawołałem, żebyś ty biegał ze mną na plecach. O kurwa. Kurwa, on tu nie podjedzie, nie? Dobra. I tu będzie taka przepaść zaraz za tym. Kurwa mać. No serio jeszcze żyjesz? Nie trafiłem 3 razy. Nie no, come on, naprawdę wykrakałem o tej przepaści. Nie no, tu trzeba się wspiąć, nie ma w ogóle innej opcji. Dawaj do góry, Eivor.
Zostawiamy naszego wierzchowca i musimy się wspiąć, no nie ma wyjścia. Kurde, ale nie spodziewałem się tej przepaści tutaj. Znaczy, w sumie ta gra już mnie przestała zadziwiać. Tym, jak bardzo jest denerwująca. A przynajmniej jak się synchronizujemy, to będziemy mieli wszystko, co już widoczne jest na tej kawałku mapy. To raz, a dwa. Będziemy mieli miejsce, do którego będziemy mogli się teleportować w razie czego. Dość wysokie miejsce, kurwa mać. Tu się wspinam, nie? A się okaże, że zaraz, że jak pójdę tutaj za tą górkę, będzie kolejna przepaść. Już się przestraszyłem, że serio. Nie, mój wierzchowiec normalnie się sam wspiął tego. Teraz sobie wyobraźcie, że przez przypadek skoczyłem zamiast się zsynchronizować. Kurde, nie odciszyłem mikro, przepraszam. Zacząłem mówić, że jesteśmy w stanie na lajcie zrobić sobie teraz lewą całą stronę. Czyli zebrać te dwa tutaj skarby, które są. Potem tutaj stepnąć na statyki i pójść tędy. O, i tu jest jeszcze jakiś ten najazd pewnie do zrobienia. No. To będzie bardzo, bardzo mądre wyjście. A potem z powrotem się tepnąć tu, zrobić sobie te kamienie, które tu są na 100%. To i tutaj sobie podjechać. Bo tu jest ogólnie quest, nie? Tu. Zostanie wtedy górna część mapy. No dobra, to zbierzmy sobie to. I tutaj jeszcze coś na górze było nad nami. Pytanie, czy ja się tu wspinać mam zamiar? No mam, coś tam jest. Może się przydać. Wejdźmy jeszcze do góry. Ogólnie jak ja wyłączam kamerkę, żebyście sobie mogli na spokojnie popatrzeć, jak tam coś jest zrobione w gierce, to wyłączam też sobie, wyciszam sobie też mikro, nie? Bo na przykład biorę się wody, napiję czy coś w tym czasie, nie? To troszeczkę wyżej. No i tak bardziej się opłacało zeskoczyć. I się ten kawałek wspiąć niż schodzić. Dobra, teraz na łódkę.
Ciekawy jestem, w którą stronę będzie ustawiona, bo może przy okazji od razu będziemy mogli się wziąć i obrócić. Znaczy nie będziemy musieli się obracać. Będziemy mogli od razu podpłynąć kawałek chujową stronę. Sorry, wypuszczyłem ci wszystkie ryby, mordo. Teksty i srebro. No te pierdoły zbieram, ale się przydały z tego, co tam było widać. O, siema. A czemu nie dostał? Dobra, macie na sukę. Tyk, świniaka ubiliśmy. Jeszcze jakiś tu bieg pajac. Okej. O kurde, co to za jakaś dziura. Kurde, jakie za dupy gdzieś tu muszę iść. Nie dość, że kurde w jakiejś pieprzonej. Pieprzonej dziurze. To jeszcze kurde w większej dziurze. No ale kurde, w sumie logiczne, bo studnia jest zrobiona w niezłym miejscu, ty, ale teraz kurde stąd się wydostać to będzie hit. O jas, dobra. Skończmy ten odcinek może tutaj w tym miejscu. Ja sobie na spokojnie wyjdę i dojadę do kolejnego. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbiję do linków w opisie i miłego popołudnia, trzymaj się, cześć.